Trwają prace modernizacyjne fragmentu przejścia pomiędzy mostkiem przy ulicy Judyckiego a ulicą Wałową. Zakończenie inwestycji planowane jest na październik bieżącego roku, jednak to nie jedyna inwestycja realizowana w Wejherowie. Praktycznie realizowany jest odcinek cały, od 12 marca do Kauflandu prawie, znaczy do Kauflandu dokładnie, do mostku. Z tym, że tam są trzy etapy. Dwa etapy są jeszcze z poprzedniego roku jako kontynuacja robót, tak zaplanowano, a jeden z odcinków, ten właśnie między Rzeźnicką, między właściwie torami kolejowymi a 12 marca jest tegorocznym elementem. Nowa powierzchnia oraz infrastruktura ma zwiększyć atrakcyjność przejścia pomiędzy mostkiem a ulicą Wałową. Celem jest stworzenie komfortowego pasażu rowerowo-pieszego. Prace, które tam są robione, praktycznie polegają na tym, żeby uzdatnić to dla pieszych, czyli żeby była porządna konstrukcja nawierzchni. Oczywiście odwodniona z miejscem na wypoczynek, ale również, żeby usunąć te nierówności terenu, które przeszkadzałyby na przykład rowerzystom, bo ma to być też taki szlak rowerowy. W związku z tym wszelkiego typu stopnie czy inne są zastępowane pochylniami tam, gdzie jest to możliwe. Oczywiście nie wszędzie, bo na przykład przejście przez Rzeźnicką będzie musiało niestety odbywać się pieszo ze względu na przepisy. Inwestycje te prowadzone są w ramach unijnego projektu Turystyczny Szlak Północnych Kaszub, budowa i przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej, czyli stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego.